Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Mamy nadzieję, że wraz z rozpoczęciem wakacji również będziemy mogli przyjąć pierwszych klientów na akwarium Kępno. Czyli jeden z ostatnich tygodni czerwca wchodzi w rachuby? Tak, planujemy, kończymy już wszystkie prace przygotowawcze do napełniania niecki. Ustalamy wszystkie zasady, jak będziemy teraz funkcjonować i myślę, że przyjmiemy, oby był to ostatni weekend czerwca. No to właśnie, jak będziecie teraz funkcjonować? No będziemy trochę funkcjonować inaczej, aczkolwiek myślę, że dla użytkowników, którzy mieli czas przygotować się, jak funkcjonujemy w sklepach, na stacjach benzynowych, tak samo będziemy funkcjonować na akwarium. Oczywiście wzmożone sprzątanie, środki dezynfekcji, kierunek wyjścia, wejścia i oczywiście reżim sanitarny jak najbardziej na wysokim poziomie. Na basenie nie trzeba będzie nosić oczywiście maseczek. Właściwie hol kasowy i wejście do szatni kończy nam obowiązek korzystania z maseczki, dlatego że potem udajemy się pod prysznic, a tam trudno dokonać, że tak powiem, przygotowania do skorzystania z hal basenowych. Niemniej jednak zachowanie odstępu, dezynfekcja rąk, to wszystko będziemy musieli wykonywać, będą specjalne punkty. Oczywiście z wyprzedzeniem dla naszych klientów przygotowana będzie procedura, którą się będziemy mogli zapoznać, jak to teraz będzie wyglądało. Wprowadzone restrykcje obligują do zmniejszenia frekwencji na obiektach, jednak pora wakacyjna przeważnie i tak nie przyciąga nigdy tłumów nakryte pływalnie. To prawda, okres wakacyjny zawsze jest okresem słabszym, no przegrywamy z otwartymi akwenami. Niemniej jednak no, są osoby, które korzystają z sauny, również jakiś tam reżim utrzymują, pływania porannego, więc myślę, że tutaj możemy na nich liczyć, ale dla projekt Kępno to jest kontynuacja programu Umiem Pływać. Informacja z Ministerstwa Sportu jest taka, że jeżeli chcemy dokończyć ten program, to musimy go przeprowadzić w wakacje i taki mamy plan. Strefa saun, strefa odnowy biologicznej będzie zamknięta? Na pewno częściowo będą wyłączone obiekty, będzie to sauna parowa. Będziemy się starali utrzymać ten reżim i nauczyć nowego saunowania w nowych standardach. Oczywiście trudno, żebyśmy wymagali, by osłaniać twarz, ale na pewno kwestie odległości, zmiany tej liczby i również samego funkcjonowania nastąpią. Nie powiem w tej chwili, czy na pewno będą funkcjonowały sauny w tygodniu. Obserwujemy też inne obiekty, niektóre w ogóle nie uruchamiają strefy saun. My chcemy podjąć tą próbę, może na początku w weekendy. Zobaczymy, jak będzie korzystanie i jak sobie radzimy z nowymi zasadami. W przypadku basenów trudno mówić o zyskach, raczej o dochodach, a tych teraz raczej nie było. Czy udało się straty zminimalizować poprzez na przykład zatrzymanie całkowite funkcjonowania tego obiektu, a nawet niestety zwolnienia niektórych pracowników? Znaczy nie jesteśmy osamotnieni w tym, że jednak nie mieliśmy tych przychodów od połowy marca. Musieliśmy sobie poradzić z tym okresem przejściowym. Oczywiście doszło do i zwolnień grupowych, i do weryfikacji pewnych stanowisk pracy. Koszty utrzymania zminimalizowaliśmy, bo chcieliśmy też utrzymać na jak najniższym poziomie zużycie energii elektrycznej przede wszystkim. Kwestia wody jest akurat jednym z najmniejszych wydatków, jeżeli chcemy się uruchomić od nowa. Przygotowanie całego podbasenia, technologii basenowej to też są wydatki. No niemniej jednak zamierzamy wrócić do gry, więc musimy powrócić do tych stałych kosztów. Sam rok 2019 uważam, że jeżeli chodzi o funkcjonowanie basenu, był bardzo dobry, to był pierwszy rok. Dopłata była niewielka do funkcjonowania. Myślę, że jak na obiekt w miejscowości średniej wielkości, to naprawdę wypadliśmy bardzo dobrze w tych rachunkach. A 2020, gdy przyjdzie podliczyć, obawia się Pani o rozliczenie, jak to będzie wyglądało, czy to będzie dobrze wyglądało w liczbach? Trudno to przewidzieć, czy ludzie faktycznie wrócą do takiego korzystania, jak było to do tej pory. Jednak dzwonią, interesują się. Wiem, że też jeżeli chodzi o Umiem Pływać, zainteresowanie rodziców jest. Także liczę, że jeżeli nie będzie wznowy na jesień, to powinniśmy jakoś sobie poradzić z tym. Tak jak mówię, nie jesteśmy osamotnieni. Musimy wdrożyć zupełnie inne zasady, inne systemy oszczędności. Cały nasz budżet i plany inwestycyjne też musieliśmy przebudować.
No, niemniej jednak no, postawiliśmy na to, żeby te kompleksy były na wysokim poziomie i musimy nadal utrzymywać tego reżimu. Ci sami pracownicy powrócą do pracy na tym obiekcie, czy będzie nowa kadra? Jeżeli chodzi o dział techniczny, tutaj nie miało prawa nic się zmienić, ponieważ to jest już kadra wykwalifikowana i ona właściwie dokonywała takich czynności, które czy jest klient, czy nie, też trzeba tutaj przeglądać instalacje i dokonywać ich kontroli. Jeżeli chodzi o panie kasjerki, również no, czekały, były na tak zwanym postojowym, teraz powrócą do obsługi, więc właściwie tutaj też się nic nie zmieniło. Jedyne połączyliśmy właściwie niektóre stanowiska, jeżeli chodzi o funkcjonowanie innych obiektów, to z pewnością przyniesie nam duże oszczędności, no jednak prawie o połowę zredukowaliśmy w pierwszej wersji to zatrudnienie w projekt Kępno. Pani prezes, zapytam jeszcze o inne obiekty, przede wszystkim o ten, który nie będzie otwarty, o czym już dobrze wiemy, basen zewnętrzny. Burmistrz powiedział na antenie Radia Sud, że ma pani w planach otwarcie podobnego obiektu właśnie tutaj też na terenach projekt Kępno. Coś więcej na ten temat? Znaczy, nie ukrywam, że są to oczywiście na razie plany, rozważamy koncepcje. Chcielibyśmy połączyć wszystko w jeden kompleks, jednak ten ogród saunowy ma też swój potencjał. Planowana jest rozbudowa, właściwie stworzenie takiego parku wodnego w sąsiedztwie Aquarium Kępno. Zobaczymy, na jakim poziomie ta inwestycja się spotka i kiedy będzie nas na nią po prostu stać. Wiadomo już, że spółka chce na największych obiektach sportowych zamontować fotowoltaikę. Część miałaby być usytuowana na dachu hali widowiskowo-sportowej, a pozostała właśnie na miejscu, gdzie obecnie znajduje się otwarty, nieczynny basen. Ten areał, gdzie są obiekty sportowe, jest duży, ale właściwie to jest jedyne miejsce, gdzie możemy taką instalację przygotować, zaplanować, żeby też niewielkim kosztem doprowadzić ją do istniejących obiektów. To, że zużycie energetyczne takiego obiektu jak Aquarium Kępno jest duże, nie muszę nikomu mówić, więc jeżeli są programy, środki, możliwość skorzystania dla nas z preferencyjnych pożyczek, no to musimy z tego skorzystać. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.